Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Ciało, Umysł i Duch Netify. Netify dlatego, że to jest projekt Sykiego z Teksasu Netify i ja założyłam ten kanał i zostałam częścią tego projektu, ale kanał jest mój. Kanał jest mój. Każdy z nas, kto jest w tym projekcie, po prostu zgodził się pomagać ludziom budzić się. Takie jest główne zadanie tego projektu i takie też jest główne zadanie, jak wiecie, mojego kanału. No i wymyśliliśmy, jak wiecie, już z Tomkiem Zosia i Tomek na żywo. I każdego, to jest cykl rozmów. Taki jest główny cykl rozmów. Tak jak mam, dlaczego chorujemy z Anią Taran, germańską medycyną z Małgosią. I teraz mamy swój, ale to będzie taki bardziej, ja nie wiem jak ty to widzisz Tomku, no bo to jest pierwszy raz kochani, żeby to było takie bardziej audycyjne. W przyszłości myślałam o tym, żeby ludzie mogli do nas dzwonić. Tylko czy to zda egzamin, bo ktoś trzeci musiałby odbierać takie telefony, żeby nie wszystko było na żywo, ale jak taki telefon zostanie zweryfikowany trochę, bo ludzie różnie dzwonią po różne rzeczy, to wtedy będzie można zadać pytanie na żywo. Co ty na to i co państwo na to? Czy wam się by takie coś podobało? Oczywiście raz w miesiącu taka audycja, nie za każdym razem, tylko raz w miesiącu by było ostatni dzień miesiąca, to by był, wtedy byłoby. Co ty na to, Tomek? Podoba ci się to? Witajcie kochani, przede wszystkim bardzo miło. Witaj Zosiu, bardzo miło mi znowu gościć u ciebie. Myślę, że tak, no, interakcja jest istotna tutaj w tej chwili, bo musimy się wspierać nawzajem. Bo wiesz, ja słyszałam takich audycji już wcześniej więcej i właśnie, że ktoś tam dzwoni, nie, i zadaje pytanie publicznie i wtedy my odpowiadamy na przykład na takie pytanie, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie, ale ciągle jak widzicie unowocześniamy. A więc przed Państwem Tomek, pod filmikiem macie znowu link do pobrania książki za darmo, której Tomasz jest autorem. Ja już to mówiłam Wam zeszłym razem. A więc witaj Natalio, witaj Orionie. I na razie wy dwoje wiernie nam towarzyszycie. Jest na wizji trochę więcej, ale nie odzywają się, tylko wy odważni. My Was witamy bardzo serdecznie. Dzisiejszy taki podtemat, bo w każdej audycji będzie taki podtemat. I dzisiejszy temat, temat jest życiowe rozterki i rozwój. Jak się ma do ciebie, do siebie? Co to są te życiowe rozterki? Ja Wam na przykład powiem, że ja dziś miałam rozterkę. Bo się od wczoraj leżyłam i miałam rozterkę, czy dam radę wyjść na wizję, czy nie dam radę wyjść na wizję. Pisałam do Tomasza, że chyba będziemy musieli odwołać, bo nie dam rady. No a Tomasz mówi, oczywiście nie ma problemu, ale tu gdzieś ten duch zerwał się, jak nie wstaniesz teraz, to będziesz leżeć jak placek i bierz się do pracy, bo tu jest wysoka energia, wysokie wibracje i wtedy można powstać z martwych stołów, jak to mówią, nie? A więc jestem. Witaj Iwonka i powiedz teraz Tomaszu, jak ty sądzisz o tych życiowych rozterkach? No przede wszystkim powinniśmy sobie wyjaśnić, czym one tak naprawdę są. I co jest ich powodem powstawania tutaj, tych naszych rozterek i tak dalej. No to według mnie to te życiowe rozterki, one się przyczyniają do zdobywania naszych doświadczeń. I one dlatego są rozterkami, ponieważ tylko coś, co wyrywa nas z tej strefy komfortu, zwraca nam naszą uwagę.
Doświadczenia, no po co są te doświadczenia? No to jest główny powód, dla którego tu jesteśmy. My jesteśmy tutaj po rozwój duchowy. I właśnie ta suma tych doświadczeń składa się na to, że my się rozwijamy cały czas. Ja przepraszam cię, napiszcie, jakie wy macie życiowe rozterki. Ja wam powiedziałam, jaką akurat ja miałam dzisiaj rozterkę. Tych rozterek może to tak nazywane rozterki, ale podejmowanie decyzji trudnych to też jest rozterka często. Jesteś pomiędzy czymś a czymś, kimś a kimś, prawda? I na przykład dzisiaj kolejną rozterką było pomyłka, za co musimy was przeprosić, bo rzeczywiście audycja miała być o 18:00 i dobrze, Orionie, widziałeś, ale Tomasz napisał o 17:00, więc ja miałam trochę trudne dni, myślę może, że mi się tam coś pokiełbasiło, że tak powiem, no i dobra, zmieniłam to na 17:00, poszło to w eter. A później, kiedy Tomasz przyszedł tutaj do studia, doszedł do wniosku, dlaczego ta pomyłka. Dlatego, że w Anglii jest inny czas. Kiedy w Anglii jest 17:00, to u nas jest która? 18:00. 18:00. No i stąd też wynikło to nieporozumienie. Przepraszamy was bardzo. I informujemy, że już zostanie o tej 17:00, ponieważ obydwoje nie wierzymy w przypadki, że jest ta zmiana godzina, bo nawet nasze cyferki 1 i 7, 1 początek, 7 duchowość, razem dają 8, czyli obfitość, nieskończoność i wiele, wiele innych rzeczy. To jest też taka... To jest taka obfitości, ale też taka biznesowa cyfra, ale my tu nie będziemy o biznesie mówić. Więc pamiętajcie, każdą sobotę o godzinie 17:00 Zosia i Tomek na żywo i z pod tematem. Już ci, Tomaszu, oddaję głos o tych rozterkach, bo są i sercowe, wiesz, tych to jest dopiero dużo, jak się jest bardzo młodym i do wyboru jest, wiesz, dziewczyn dużo, dla mężczyzn, dla kobiet, mężczyzn, wiesz, i tak jest rozterka, którego by wybrać. No wiadomo, że chodzi tu o uczucie, ale kiedy byłam młoda, to nie byłam świadoma, więc wiesz, tutaj nie wchodziły w grę rozterki świadomościowe, jak to świadomie wybrać. Może ktoś miał, że tak powiem, ma tak, ale ja nie miałam jeszcze tej świadomości, będąc bardzo młoda wybrać i mama mówiła mi, nie wybieraj, nie przebieraj, żebyś nie wybrała, żebyś za kanarka wróbla nie dostała, to na pewno większość z nas wie te przysłowie. A więc wracamy, Tomaszu, do rozterek. No i powiedz na przykład, jakie w twoim życiu były dla ciebie rozterki, bo ja przed chwilą wyśpiewałam swoje aktualne, nie? Co dla ciebie jest rozterką? Oj, co dla mnie jest rozterką? Wiesz co, fajny przykład teraz podałaś, bo możemy to powiązać z tymi pomieszaniem tych godzin. W ten sposób my świadomie czytamy przestrzeń. Przestrzeń właśnie w taki sposób do nas przemawia. Tak. Ta zmiana godziny, tutaj się nic nie dzieje przypadkowo, tak jak słusznie zauważyłaś. Rozterki, no moim zdaniem rozterki to są takie właśnie sygnały od przestrzeni, które mają nam za zadanie zwrócić uwagę na pewne aspekty. Wspomniałem wcześniej, że te rozterki, one się przyczyniają do naszego rozwoju duchowego i nie wiem, czy jak ty to postrzegasz, ale ja to postrzegam, że my tutaj bierzemy rozwój duchowy, udział w rozwoju duchowym, czy tego chcemy, czy nie, czyli czy jesteśmy świadomi swoich istot, tak, czy jest. Nie, czy robimy to się to dzieje. Świadomości. To się tak, dzieje, to się dzieje, bo to jest główny powód nasz tutaj przebywania tutaj w tej przestrzeni.
No raczej nie przyszliśmy tu sobie, wiesz, opalać się tylko na Bahama, co niektórzy mogą, bo mogli wybrać sobie takie życie, tylko no szkoda wcielać się, że tak powiem, i tego trudu zadawać i przyjść na świat, narodzenie i tak dalej, po to, żeby sobie pobimbać, a nic z tego nie wziąć. No dokładnie, bo raczej dokładnie. Człowiek, który jest taki bogaty, rozpustny i jeszcze nie wiem co, no to tylko nagrabi sobie tej karmy, wiesz, i nic z tego nie ma, nie? Im trudniejsze, chcieliśmy wam powiedzieć, doświadczenia, na które nieraz narzekacie, ja sama narzekałam, to one najwięcej szlifują. Najbardziej nas rozwijają. Mam nadzieję. Ja mówię szlifują, bo wiesz, czym jest diament? Diament jest to węgiel poddany w obróbce wysokiego ciśnienia, czyli rozwoju duchowego, a efektem końcowym jest diament, jeżeli się wyszlifuje. Dlatego tutaj użyłam takiego akurat słowa, że nic nie wyszlifuje, jak sobie tak tylko będzie bimbał i leciutko żył. Nie jeden mu zazdrości, który ma trudno, ale jak się spotkają tam jako dusza, duszę, to nie wiem, kto komu będzie zazdrościł. Tak, no i właśnie tak jak wspomnieliśmy, no to zawsze jest jakiś powód zaistnienia tych rozterek. No, to ma czegoś nas nauczyć i w jakiś sposób nas zmienić. Czemu to się dzieje poprzez te rozterki? No, tak jak już powiedzieliśmy również, że tylko wyrwanie nas z tej strefy komfortu zmusza skupienie naszej uwagi na dany aspekt. Inaczej się by nic nie działo. Gdybyśmy sobie siedzieli wszyscy i łatwo, pięknie by się działo, to byśmy dalej siedzieli. Bimbali. I bimbali, nic by się nie działo. Dokładnie. Jeszcze jeden taki aspekt. Abyśmy stali się świadomymi tego, kim jesteśmy, musimy najpierw doświadczyć tego, kim nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Właśnie to też jest między innymi powód tego, że doświadczamy tych niefajnych rzeczy, bo jako istoty te wyższej świadomości, istoty te duchowe, no to my tam w tej przestrzeni, w tym tak zwanym domu, nie mamy dostępu do takich sytuacji, jakie tutaj się dzieją, dlatego musimy tutaj się raz na jakiś czas zjawić, doświadczyć tego. Piszą tu, przepraszam cię na czacie, że Orion ma dzisiaj urodziny, a więc składamy ci życzenia, Orionie, z okazji twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego. Tak jest, wszystkiego najlepszego, Orion. Tak. Spełnienia marzeń. Tak, a ja tu pozwolę sobie akurat przytoczyć właśnie przykład tych takich rozterek, które przychodzą, bo wielu z was tutaj pisze, że spotkało mnie to, a tam, a jeszcze to, a to mnie, a tu mam pecha, a tu to, a tu to, a tu to. Ja takie ogólnie daję przykłady. Kochani, według mnie, Orion, według mnie, Tomasz, to są właśnie te pierwsze pstryczki. Wyleź z tej strefy komfortu. Nie narzekaj, że ten jest zły, ta jest zła, a ten to ojejku, ojejku. Tylko podziękuj swojej duszy, że ci te kopale daje. Tylko czy ty te kopale czujesz, bo wiesz, mnie też ileś czasu minęło, póki ja poczułam tego kopala porządnego od duszy, żeby się otrząsnąć, że wszystko, co się dzieje, jest dla mnie, a nie przeciwko mnie, ale minęło sporo czasu, żeby dojść do tego momentu, że wszystko jest dla mnie. Jeszcze się trochę poobijałam, ale już miałam większą świadomość, że to, co się dzieje, przejrzyj się jak w lusterku, lustereczko, powiedz przecie, no bo czasami ktoś niby robi nam krzywdę, nie? Robi nam kuku, ale jak się porządnie obejrzymy w tym lustereczku, to możemy zobaczyć ten haczyk, o który ten ktoś zahacza, czyli nasze nieuzdrowione wzorce, programy, są tymi haczykami, ja to tak zawsze pokazuję, wiesz, jak nie mam tego, to mnie to nie zahaczy, bo jak mam, to jest jeden i drugi i tak się zahacza. I wtedy jest tak, a nie inaczej.
Jak ty to widzisz właśnie? Czy też tak te pierwsze, no bo to nie od razu, no może to ktoś właśnie, tak od razu ma. To nie jest takie kolorowe, to my musimy właśnie sami do tego dojść, czym są tak naprawdę te nasze doświadczenia i jakie lekcje ze sobą niosą. To jest trudne, bo tak naprawdę w tym naszym rozwoju tutaj to się zadziewa kilka procesów naraz. I to jest kilka procesów, które nam towarzyszą. Jest proces rozwoju duchowego, czyli ten, który jest bez względu na to, czy my już mamy przebudzoną tą świadomość, czy nie. Jest proces rozwoju świadomości, jest proces przebudzenia świadomości i jest proces ewolucji naszych istot. I często ludziom się mieszają te procesy i doświadczając jednego powiedz procesu... Powiedz coś bliżej może, nie? Jak ten pierwszy wygląda? Czym on się objawia? Wiesz, żeby do ludzi przemawiają przykłady. Proces rozwoju duchowego. To jest pierwszy proces, który jest podstawowy, który tutaj się dzieje. Bez względu na to, czy my jesteśmy świadomi, czy jesteśmy w tej nieświadomości, czyli to są te istoty, jak się nazywa tak ogólnie potocznie, jeszcze śpiące. To ten proces się zadziewa tutaj non stop, nieustannie. Właśnie poprzez zdobywanie tych doświadczeń. My się w ten sposób rozwijamy duchowo, bo doświadczając coś dopiero stajemy się tego świadomi. Dla przykładu, pierwszy przykład, no jak wiesz, jesteśmy istotami nieśmiertelnymi, prawda? Ale jak sprawić, żeby taka istota stała się tego świadoma, skoro jest nieśmiertelna? Aby stać się świadomym czegoś, to trzeba tego doświadczyć. Czyli co? Musimy doświadczyć śmiertelności. Czyli już zobacz, co się dzieje. My wschodzimy tutaj w tą przestrzeń fizyczną i nasze ciała tutaj rzekomo umierają. I my w ten sposób wpadamy. Żeby istota nieśmiertelna w pełni uświadomiła sobie, co to znaczy być nieśmiertelnym, aby poznała tą drugą stronę tego medalu, no to musiała paść iluzją tej śmiertelności przede wszystkim. I my, większe 99% ludzi dzisiaj na świecie jest przekonana tego, że są istotami śmiertelnymi. I zobacz, i to się dzieje w nieświadomości. To istoty właśnie te nieświadome są święcie o tym przekonane, że tak jest. Bo tak jest. I one, Tomasz, cierpią. A tak naprawdę cierpi ich ego, bo gdyby miały świadomość, że są nieśmiertelne, tutaj masz, to nie ma co rozpraszać. Doskonały przykład masz powstawania rozterki. No. Następnym takim procesem, który się zadziewa, jest rozwój naszej świadomości. I również ten proces zawsze się rozpoczyna w momencie, kiedy my jesteśmy tymi istotami jeszcze nie w pełni świadomymi swojej istoty. Bo początkiem takiego rozwoju świadomości jest właśnie uświadomienie sobie, czy to polityczne człowieka, zaczyna się orientować, co tak naprawdę się dzieje na tej scenie politycznej, czy uświadomienie sobie od strony duchowej tego, że my nie jesteśmy tymi istotami śmiertelnymi tak naprawdę. Więc tutaj rozpoczyna się ten proces rozwoju świadomości. No i też chyba tutaj zaczyna się już świadomość, że nie rozdajemy swojej energii na prawo i lewo. Tak, tutaj w tym momencie już nasz rozwój świadomości powoduje to, że zaczynamy uczyć się o energiach, o duchowości, o tym, co się tak naprawdę dzieje tutaj w tej przestrzeni fizycznej. Zaczynamy się orientować w tym, co to się tak naprawdę rzeczywiście dzieje. Delikatnie, stopniowo zaczynamy już opuszczać tą iluzję, w której tu byliśmy. Następnym procesem jest przebudzenie naszej prawdziwej świadomości. To jest ten moment, kiedy my uświadamiamy sobie, że mamy świadomość fizyczną właśnie, która się wywodzi z tych programów takich, z tych programów nauczania i tak dalej. I w momencie, kiedy my sobie to uświadomimy, że to są tylko programy, my się uwalniamy z tej świadomości fizycznej i nasza prawdziwa świadomość zaczyna przejmować ten prym nad nami.
No ale to trochę trwa, żeby... Tak, żeby tak. Dlatego ja nie bez powodu w tej kolejności to właśnie podaję, że proces rozwoju duchowego, proces rozwoju świadomości. Ale to może wiesz troszkę więcej, bo to jest bardzo ważne, że co innego jest świadomość iluzji, w sensie tym, że to, co jest nieprawdą... Dlatego ja to tak nazywam, że my mamy świadomość fizyczną, i jest jeszcze coś, to wyższe ja nasze, które jest. Tak, ale mi chodziło o to, że wiesz, że są ludzie o różnym poziomie świadomości i im chciałabym, żebyśmy powiedzieli tak czasem jak dzieciom, wiesz? Bo nawet ten, kto coś tam wie, ale później okazuje się, że nie do końca. O to mi chodzi, bo ja wiem, że ty wiesz, ja wiem, ale tutaj tym ludziom właśnie, jak to się zaczyna, rozgarnianie tej naszej świadomości, to co jest nie, jakby to nazwać, to co nie należy do naszej świadomości istoty duchowej, a co nie należy do naszej naszej świadomości prawdziwej. Ale mówmy na razie, może proponuję duchowej, bo wiesz, żeby rozdzielić tą materialną, a duchową, to trzeba ją jakoś nazwać, bo jak powiesz prawdziwą, no to w moim poczuciu nie do końca ktoś tam będzie wiedział, o co chodzi. Ja wiem, że ty już się przyzwyczaiłeś funkcjonować na pewnej orbicie i to jest dla ciebie, wiesz, tak wstryk. A ja mam kontakt z różnymi ludźmi, mam kontakt z klientami, rozumiesz, do których ja coś mówię i oni otwierają buzię, co jest dla mnie oczywiste już przynajmniej 10 lat. Nie? Więc ja myślę, że zróbmy tak, żeby temu właśnie to służyło, żeby to dziecko z zerówki poprzez pierwszą klasę szło z nami, nie? Tutaj nie ma klas, ale chodzi o to, żeby to dziecko wiedziało, że nie musi mieć czerwonego paska, ale że przeszło na drugi schodek, no bo to możemy jak nie klasy, to schodki. Co schodek, to więcej widać, nie? Mi o to chodziło, że w taki sposób, nie? No najważniejsze, aby rozpocząć ten proces przebudzenia swojej świadomości, to jest ten moment, to jest ta praca właśnie nad rozwojem tej świadomości i podczas tej pracy nad rozwojem świadomości naszej, my wcześniej czy później zaczynamy się orientować w tym, że jest coś takiego jak ta świadomość fizyczna. Tutaj nikt nam tego oświecenia nie podaruje, tylko to jest coś, do czego musimy sami dojść, bo to są właśnie te doświadczenia. Dopóki my czegoś nie doświadczymy na sobie, to my nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, o czym ludzie mówią. I pamiętasz, w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o takim prostym sposobie obserwacji siebie, swoich procesów myślowych. I jak ja mówiłem, że obserwując swoje procesy myślowe i rozpoznając je i odsuwając je na bok, czekając na kolejne, to właśnie w tych momentach, kiedy my czekamy na kolejną myśl, to jest ta nasza ta prawdziwa świadomość, nie fizyczna. Drugą taką metodą jest, żeby to odkryć, spróbujmy się znaleźć w tu i teraz. Spróbujmy wyłączyć nasze zamartwianie się o przyszłość, porównywanie wszystkiego, co nas napotyka, do tego, jakie mamy doświadczenia z przeszłości, i spróbujmy się znaleźć tu i teraz, i w ten sposób też można odkryć w sobie to, rozpoznać w sobie tą świadomość, która fizyczna, która nas zabiera ciągle na te wycieczki do przeszłości i zamartwiać się o przyszłość, czyli wszędzie nas zabiera tam, tylko żebyśmy nie byli w tu i teraz. Ja teraz zadam pytanie naszym kochanym słuchaczom. Kochani, napiszcie, kto z was nie ma ani krzty pretensji do rodziców już?
napiszcie, kto już wie, że sami wybraliście, że to była praca, że to są doświadczenia, że to są lekcje, że to są właściwi nauczyciele. Czy kto z was już to czuje? Albo trochę może. W międzyczasie my tu będziemy rozmawiać, a wy się zastanówcie, czy jest jeszcze w was, a ta mama jest taka, a ten tato jest taki, a ten taki i tak dalej. Czy jeszcze jest to w was? Czy już jesteście w tej świadomości, że wszystko jest właściwe, mimo że wydawało mi się wtedy, że cierpię. Ja cierpienie wybrałam wtedy. Nie wiedziałam, że wybieram, bo przecież nikt mądry nie wybiera, nie? Żeby tam pocierpieć. Ale ból przychodzi sam, tak jak myśl. Ale cierpienie wybieramy sami. Kto z was? Napiszcie w międzyczasie. Dziękuję. Iwona K. pisze, że ja. A ty nie, super. To już jest ogromny krok, jeżeli nie ma się pretensji żadnych do rodziców, nie, że wszystko już jesteśmy pojednani. Ja jestem wdzięczna za rodziców, to jest jedno, wdzięcznym być, wdzięcznym, że dali życie, ale czy na pewno w środku, tam już wszystko jest sacy. Tam, że mogę pobłogosławić z wielką wdzięcznością. Bo ja wam powiem tak, że są rzeczy świadome i nie. Ja organizowałam te ustawienia Hellingera i miałam nie ustawiać przez tak zwany przypadek, jak dziś. Nie wiem, dobra, zobaczę, co to ten komfort, bo wyszedł mi, czemu nie chcę utracić komfortu, coś w tym stylu. Ja myślałam, że to zupełnie o co innego chodzi, że to chodzi o mężczyznę, że mi zabierze ten komfort, swobody i tak dalej. Ona zaczęła ustawiać i doszło do tego, że nieświadomie w życiu bym na to nie przyszła, że moja mama nie chciała patrzeć na swoją mamę, bo zmarła, jak ona miała 3 latka. Tam była jakaś tajemnica. To zapamiętała to i nie chciała patrzeć na mamę. Mama nie chciała patrzeć na dziecko. Bo to, wiesz, tak idzie, nie? Dziecko później nie chce patrzeć na mamę i na swoje dzieci. Ja tu mówię patrzeć w takim, no bo żyjemy, patrzymy, tylko tu chodzi o to głębsze. I tu mówię o tym, że wychodzą tak niespodziewane rzeczy, że ja osobiście nie mogę jeszcze tego powiedzieć, bo ja nie wiem, kiedy i co wyjdzie. Tak zwanie spod dywanu, nie zamiatę pod dywan się mówi, nie? Ja miałam to zaskoczenie, więc tylko tak mówię, nie? Tą wdzięczność to wszystko mam, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że świadomie tam wiem całkowicie, że tam już jest czysto, że ja już tam wyszorowałam i tam błyszczy, wiesz, jak lakier. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, jak co ty sądzisz, Tomasz, na ten temat. No i to te doświadczenia, to takie rzeczy będą wracać, dopóki tego nie wyczyścimy. Dopóki nie zdamy sobie sprawy, jaką lekcję ze sobą przyniosło to doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. I dopóki tego nie rozkminimy, że tak powiem, o co tak naprawdę w tym chodziło, to przestrzeń będzie nas zmuszała do powrotu do tych sytuacji, aż do tego momentu, aż w końcu odkryjemy jaką lekcję to ze sobą niesie. To jest związane właśnie, z planem naszej duszy tutaj. Ale zobacz, jakie to jest niesamowite. Ja bym w życiu, skąd miałabym wiedzieć, że moja mama, jak to się mówi, po Hellingerowsku nie patrzyła, żeby było jasne, kochani, bo to jest w tym. Ja bym w życiu do tego nie doszła, ale tak jak mówisz, dusza będzie robiła wszystko, będzie pchała, popychała, szturchańce dawała. Aż do skutku. Aż do skutku i to był już koniec, wiesz? I Zosia pyta, ktoś jeszcze do mnie coś ma? To już koniec był warsztatu. Ja bym, wiesz co, ja zobaczę tą wygodę. Zobacz, jak to jest. Tak się dzieje z każdym z tych takich silnych doświadczeń tutaj. My wracamy ciągle do przeszłości, do takich doświadczeń, do momentu, aż w końcu nie wyciągniemy lekcji z tego.
to są te traumy, które sobie ze sobą ciągniemy przez długie, długie lata, aż w końcu przyjdzie taki moment, że w końcu odkryjemy to, dlaczego tak się stało i jaką to ze sobą niosło lekcję. W momencie, kiedy z tego sobie właśnie zdamy sprawę, to my się z tego uwalniamy natychmiast, od razu. I pokolenie od razu. Tak, to jest właśnie, bo to jest plan duszy, który ma się tutaj wykonać. My tutaj przychodzimy, zanim tutaj zejdziemy w ogóle, to sobie taki plan każdy ustala, co tak. chciałby doświadczyć i po prostu to się dzieje. I dusze robią sobie handel, ogadują się. Dlatego ja mówię, że to, co na samym początku powiedzieliśmy, że powody zaistnienia tutaj rozterek to jest właśnie ten rozwój duchowy, po którym tutaj przychodzimy. Po wykonanie tego planu, który sobie sami ustaliliśmy przed przyjściem tutaj. No i to jest, wiesz, trudne do zrozumienia, bo ja pamiętam, jak pierwsza książka na mojej drodze, to była Louise Hay w 1994 roku i to ona tam pisze, że to my sami wybieramy swoich rodziców, bo byli dokładnie tacy, jak trzeba, żebyśmy my mogli realizować swoje zadania. Ja na tą kobietę powiedziałam brzydko i wywaliłam tą książkę. Brzydko powiedziałam, przepraszam, ona jest walnięta, ona nie wie, co mówi, to był 94 rok, więc jest świadomość, wszystko było inne. Bo jak ja mogę wybrać mamy, która wija mi kable? To trzeba być nienormalnym, rozumiesz? I takie coś, żeby dotarło, później dlaczego to wybieramy, bo dochodzimy, kim byliśmy i tak dalej. I wtedy to się otwiera wszystko. I wtedy kończą się te precensje tak kawałek po kawałku, przynajmniej te świadome. Bo to zrozumienie dla mnie, wiesz, dlaczego wybrałam, rozumiejąc, jakie dzieciństwo miała moja mama, to było najlżej, wiesz. Jak zobaczyłam trzylatka bez ojca, bez matki, wzięła ciotka do domu, wiesz, to jest nie do pomyślenia dla mnie dziś. To ja w stosunku do tego miałam raj, co przeszła moja mama. I wtedy, jak rozumiesz, co ona przeszła, to łatwiej jest zrozumieć nam, że dała to, co miała, a nie miała skąd wziąć, nie? I może wam się to przyda. Jeżeli macie jeszcze coś do mamy, do taty, sięgnijcie do ich dzieciństwa. Zobaczcie, jakie mieli dzieciństwo. I jak zobaczycie takiego trzylatka przerażonego, zagubionego, szukającego miłości, nie wiedzącego, gdzie ją znaleźć, to łzy w takiej sesji lecą i odchodzi to. Nie wiem, czy ty miałeś coś takiego, bo każdy ma inne dzieciństwo, nie? Ja wybrałam akurat takie, żeby mnie mama wyszlifowała, wiesz. Jedną z trudniejszych rzeczy jest odrodzić się przy mistrzu sztuki walki. Bo mistrz sztuki walki zagrzewa cały czas do walki, więc jest cały czas agresja. Ja później to zrozumiałam. Wiesz, cały czas cię, żebyś nie zapomniał, bo sztuki walki to, wiesz, musisz być cały czas na czuja. No i więc mama bardzo to latami pilnowała, żebym ja była na tego czuja i latami, wiesz, to zostało to, ten czuj. Bo musisz mieć ja miałem raczej dzieciństwo takie cudowne z moimi rodzicami. Nie miałem takich doświadczeń. W dzieciństwie tak samo, nie, tylko widzisz właśnie, to jest problem, bo ja nie wiem, czy ja z tych traum już się nie uwolniłem, jeżeli jakieś tam były. I dlatego nie kojarzę takiej sytuacji. Może to coś ma z tym wspólnego. Przepraszam, bo to, co ja mówię, no to jest na granicy naprawdę traumy. I moja mama miała, i my mieliśmy, zrobiła to, co jej robiono i tak dalej. I tak nas było pięcioro i tak wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy. Więc wiesz, jak nie miałeś tego, to trudno ci jest zobaczyć, ale jak tak z czasem może przyjrzysz się, będzie coś lżejszego, bo co dla mnie było traumą, rozumiem, to dla ciebie nie, ale dla ciebie klaps publiczny, rozumiesz? Taki klaps, taki ocena, ja strzelam tylko, rozumiesz? Jak rodzice czasami, no wiesz, odruchowo, niby to nic, bo to jest takie
nie rusz. Ale dla dziecka, które ma spokój w domu, to jest trauma. To jest pierwsze, nie rusz, nie dotykaj. Jak dziecko biegnie? Dziecko biegnie tak, takie malutkie, piaskownicy, tak bezpiecznie. I się zaczyna, nie rusz, nie dotykaj, nie wypada, tak nie wolno. I co się dzieje z dzieckiem? On się kurczy. Ono przychodzi na świat otwarte. Bosko tak. Niewinne i ufne. Ono, zobacz, że dziecko ojciec podrzuca do góry i ono nie boi się, że go nie złapie. Nie, bo dziecko w tej przestrzeni... Ojciec rzucał i nie aż tak przez chwilę, matko, bo to dziecko do góry nogami, aż tak, wiesz, przez moment, a to dziecko absolutnie śmiało się. Ono tak. Wie, że ojciec go złapie. Dzieciaki do 4-5 roku życia pamiętają jeszcze przestrzeń, z której przyszły, więc takie dzieciaki są dlatego ufne, bo tam nie doświadczyły żadnych zagrożeń. Tak. Dlatego są... Przyszły z miłości, zaufania. Tak, to są przykłady miłości bezwarunkowej. Te dzieci kochają wszystko, one się niczego nie boją. Tak. Nie miały do tej pory żadnych powodów do tego. To właśnie nasze procesy tutaj nauczania poprzez właśnie rodziców i tak dalej, i przez system, poprzez szkolnictwo i tak dalej, nas zaczyna wprowadzać w tą iluzoryczną świadomość, o której wcześniej mówiliśmy. I tu właśnie stąd się bierze. Traumy. My wybieramy to, no jakby nie patrzył. Tak, nie patrzył, no tutaj nikt nas nie zmusza do schodzenia w tą przestrzeń. I kochani, żeby tutaj... jeszcze raz przypominamy, wy to wiecie, że wszystko, co się w waszym życiu dzieje, jest za waszą zgodą, świadomą lub nie. Nic nie ma bez zgody, tam jest prawo nieingerencji. Tam nie można, tam Bóg nam nic nie robi bez naszej prośby, jakby, nie? Nie ma ingerencji. Nie zakaz, ale nie ma tam ingerencji. Nie wiem, jakie są twoje wiadomości, bo każdy z nas ma inne doświadczenia, inną drogę. Ja akurat mam taką, że nie ma ingerencji bez poproszenia, nie? Tak, to wolna wola jest. To się dzieje wszystko, to co my chcemy, żeby się działo. Tylko warunek jest, czy to się dzieje świadomie, czy nieświadomie. Bo może się to wszystko dziać świadomie, w pełni świadomie. Także to wszystko tylko i wyłącznie zależy od nas. Ja nie mam takich doświadczeń z moimi rodzicami przykrych. No, tak mi się trafiło, że tak wybrałem, że miałem fantastycznych rodziców. Więc... No i inne zadanie masz, wiesz, inne rzeczy robisz. No każdy inaczej. Także nie mogę podać jakiegoś przykładu, no bo nie doświadczyłem tego. Ale wiesz, większość tej ery powojennej niestety tego doświadczyła. Większa część społeczeństwa właśnie tego doświadczyła, nie? Tej przemocy, tych traum, bo to są, no, takie czasy. No to szczęśliwy jesteś, że nie możesz podać takiego przykładu. No to ja tu podałam za ciebie, bo u mnie, wiesz, licz jak wachlarz. Czasami jak była sesja regresingu, no ja mówię, no u mnie co chcesz to, u mnie możesz robić doktora z regresingu, bo gdzie nie popatrzysz, jest co odreagować, nie? Tak, ja się śmieję z tego, ale sam wiesz, że to nie było mi latami do śmiechu. Od dziecka, no ja wiesz, to nie znaczy, że moje życie było takie high life. Ja też miałem doświadczenia w swoim życiu, które tak powiem, mną potrząsnęły. Ja też byłem w tej czarnej stronie, gdzie jest odwłok kiedyś i też byłem istotą kompletnie nieświadomą, co się dzieje. No każdy ma swoją drogę, każdy ma inne te doświadczenia. No. Ja jakoś nie kojarzę kompletnie jakichś takich sytuacji związanych z moimi rodzicami, więc
ale kojarzę na przykład takie sytuacje związane ze środowiskiem, w jakim się wychowywałem. Mówię o moich kolegach i przyjaciołach. No, ja byłem, miałem taką, jak miałem takie przykre doświadczenie z dzieciństwa, to ja byłem wyśmiewany, bo ja byłem zezowaty, byłem gruby i jeszcze na dokładkę nosiłem skrzypce pod pachami, więc to był powód do robienia sobie jaj w szkole ze mnie. Więc... Tak, ty miałaś z innej strony, po prostu każdy tak, gdzieś ma tak, swoje. Tak. No. Dokładnie, ale to nie były jakieś takie doświadczenia, które były traumatyczne dla mnie, więc w miarę szybko sobie z tym poradziłem. Ale one według mnie były jednak traumatyczne, bo wiesz, jeżeli. Bo dzieci tak, są w jakimś tam stopniu. Tak, w jakimś tam stopniu, oczywiście. Oczywiście, że te. Bo ja miałam tak, że miałam taką panią 1-4 od pierwszej do czwartej klasy, bo w piątej już były inni nauczyciele, rosyjski, fizyka i tak dalej, a do 1-4 za moich czasów była jedna pani. I ta pani lubiła takich lizusów i bogatych, a ja byłam biednej rodziny, więc ja nie mogłam się więcej nauczyć niż na trójkę, czasami 3+. I wsadzała mnie do oślej ławki, od pierwszej do czwartej klasy siedziałam z boku, jak pani profesor, z takim osłem narysowanym przez chłopaka z talentem, przypiętym do ławki. I powiem ci tak, że ja sobie długo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest trauma. Ja udawałam, że to mnie nie boli, bo ja byłam ten twardziel, który nie pokazał nikomu, że zapłaczę, szłam do domu i płakałam. Ale tu nie. I tu ona nie tyle za naukę, co za zachowanie, bo jak ci dzieci mówią osioł, osioł, no to trzeba było im ręczną wypłatę dać na przerwie, bo przecież jakoś bronić się trzeba. I ja wyszłam z tej osiej ławki i za dwie lekcje co najmniej sadzałam je z powrotem. I tak od pierwszej do czwartej klasy, kiedyś się śmiałam na naszej klasie, gdyby mnie pani moja od 1-4 zobaczyła, no to chyba by jej trochę głupio było, że sadzałam je do oślej ławki, bo wiesz, w czwartej, piątej klasie, piątej przepraszam, już są języki i inne, to już były czwórki, piątki, nie? Ale ona akurat, wiesz, uparła się, no też była po coś. Przyznam ci się szczerze, ja orłem w szkole też nie byłem nigdy i właśnie miałem kilka dni temu taką rozmowę z przyjacielem i tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy i ja mu tam wtedy powiedziałem, mówię, słuchaj, jakby moja nauczycielka ze szkoły się dowiedziała, no moja polonistka, że ja napisałem książkę, to by wylewu to chyba dostała. No. Także tak, bo... Ale to jest, powiem ci Zosiu, że ja zauważyłem podczas moich takich obserwacji ludzi i podczas próby zrozumienia tego wszystkiego, jak to działa, na jakich zasadach działa, zaobserwowałem takie zjawisko, że te osoby, które miały trudności w szkole z przyswajaniem tych informacji narzucanych przez system, dzisiaj one szybciej rozpoczynają ten proces przebudzenia w sobie. Te programy nauczania nie wyrządziły takich szkód w ich tamtej podświadomości, które no i właśnie dzięki temu one się tak jakby uwagają. Nieświadomie wyłapywały, że one tak. Się tego nie chcą uczyć. Dokładnie. I szybciej ten proces u nich się rozpoczyna. Zdarzało się tak, że chciałam się nauczyć, bo ona mówiła mojej mamie, zdolna, ale leniwa na wywiadówkę. I ja się chciałam nauczyć i ona mi nigdy nie dała więcej niż 3+. A wiesz, że dziecko ma silne poczucie sprawiedliwości i bardzo zapamiętuje taką krzywdę, że tyle się nauczyło, bo ja wiedziałam, że się nauczyłam. A i tak nie dostało. I to no, dobrze, że w piątej klasie przyszli inni nauczyciele. Później szkoła średnia, wiesz, inaczej, no już piątki, praca dyplomowa, już to bronisz i tak dalej. I już jesteś człowiekiem, który się uczy, który jest sobą.
a tu do 1,4, no z jakiegoś powodu, wiesz co, tak jak teraz tobie mówię, to jakoś tak nie przyglądałam się, może się przyjrzę akurat temu, dlaczego to akurat było, bo być może miało mnie zatrzymać w czymś, żeby się czemuś przyjrzeć, nie wiem, ale była to trauma, była to duża trauma, z którą tam w części się uporałam, ale teraz tak myślę, że czy do końca, bo czasami wiesz, wychodzi ten smutek, nie wiesz skąd ten smutek, a ten smutek może być właśnie stąd, że szłaś do domu, płakałaś, bo tam dzieci wyzywały, nie, ale ja im nie pokażę, poduszkę w domu mogą płakać, ale nie zobaczył nikt, że ja, wiesz, twardziel płaczę, nie? A propos właśnie jeszcze tej nauki i tego uczenia się, ja kiedyś sobie rozpisałem taką tabelkę i pierwsze, co napotykamy w naszym życiu, to jest informacja. Naszym zadaniem jest przemienienie tej informacji w naszą wiedzę. Następnie tą wiedzę naszą przemienienie w naszą mądrość. A tą mądrość dopiero przemienić w naszą świadomość. I informacja, wiedza i pewna część tej mądrości, niestety, ale jeszcze istoty nieświadome i te procesy trzy osiągają. Dopiero ta już wyższy poziom mądrości i ta pełna świadomość, no to niestety już te istoty świadome to osiągają. Tylko i wyłącznie. Więc to tylko od nas zależy, czy jesteśmy świadomi, czy nie. Czy świadomie bierzemy udział w rozwoju duchowym, czy nieświadomie. I to nieradzenie sobie z tymi traumami i tak dalej, no to się bierze z tego, że nie jesteśmy w pełni świadomi naszych istot i tego, co tak naprawdę się dzieje. W momencie, kiedy stajemy się świadomi, te traumy dla nas stają się tak w ułamku sekundy proste i natychmiast wyciągamy z nich lekcje i one odpuszczają, puszczają całkowicie. Ale wiesz, to z mojego doświadczenia trzeba było trochę czasu. Każdy ma gdzieś inną drogę. Ja szłam tymi etapami, bo później, tak jak mówisz, wchodzisz na pewien level, nazwijmy to tak. No to już jak przychodzi coś do pracy, to pyk, pyk, pyk. To już jest takie aha, jak ten pomysłowy Dobromir, nie? Takie pstryczki. I to się tak, wiesz, w moim poczuciu nagromadziło w tej niewiedzy, nazwijmy to tak. I kiedy już osiągasz ten level, to ci takie. Pamiętasz, kiedyś były takie kulki na krzewach i myśmy deptali na nie. Takie krzewy, One no i strzelały. tak jest. I to jest coś takiego, wiesz, ten krzew zaczyna, to zaczyna się te kulki i wychodzi to, ale trwa to w różny sposób, nie? Dokładnie, dokładnie. To nie jest proces, który się zadziewa od tak natychmiast. Aczkolwiek ten etap pomiędzy mądrością już, a tym wyższym poziomem mądrości, a tą świadomością, to już ten proces już tak bardziej przyspiesza. Ale od informacji do mądrości to jest bardzo długa droga. Informacja jest tylko informacją. Nasza wiedza również jest tylko wiedzą. Nasza mądrość już zaczyna coś tam rozrabiać w nas, także to nie jest, to nie jest, Zaczyna to coś nie, tam mieszać. tu nie ma drogi na skróty. Nie. Nie. Czyż czasami wiesz, próbujemy na Tak, skróty, ludzie, wie, tak, dostanie próbujemy. pach po łapach i Dlatego zobaczy, że się nie da. No. ludzie wpadają w takie te pułapki. No, ktoś nam obiecuje przykładowo oświecenie w zamian za książkę albo coś takiego, za jakieś kursy i tak Albo dalej, i tak wyjazd dalej. do Indii i pobycie Tak, tam. tak. Ja tutaj nie chcę wrzucać wszystkich do jednego kubła, ale zaobserwowałem taką tendencję. Coraz bardziej ona się w naszej przestrzeni rozwija i trzeba być ostrożnym. I przede wszystkim wszyscy powinni być świadomi tego, że oświecenia nikt nam nie podaruje. To nie jest coś, co możemy sobie kupić albo przyspieszyć. To jest tylko i wyłącznie nasza droga. Wiesz co? Ja czasami tak sobie myślałam, że oświecenia nie ma. Naprawdę. Ale to
to były moje takie, wiesz, rozmyślania, bo końca tego nie ma. Czym jest tak naprawdę oświecenie? Właśnie, ja dlatego przedstawiłem wcześniej, że my bierzemy tutaj udział w kilku procesach jednocześnie. Mhm. I proces rozwoju duchowego to jest niekończąca się historia. Tutaj nie ma sufitu, nie ma końca. Proces rozwoju świadomości, tutaj też nie ma sufitu. To jest ten proces, my jesteśmy stworzeni, żeby ten proces się odbywał cały czas. Proces przebudzenia świadomości to jest proces, którym możemy doprowadzić do końca. I proces ewolucji naszych istot, jeżeli chodzi o daną ewolucję istoty, to też możemy go doprowadzić do końca. Tylko że pamiętajmy, że te poziomy ewolucji cały czas są kolejne i kolejne i kolejne i kolejne. I to nie wiesz, kiedy nadejdzie. Kochani, napiszcie nam, co było dla was najtrudniejsze w czasach szkolnych. Zostawmy dzieciństwo, poszliśmy do szkoły, ja byłam jeszcze w zerówce, później była pierwsza klasa. Kto z was pamięta, jak wspominacie szkołę? Powiedzmy podstawowo. Tak, dajmy to pierwszy etap. Napiszcie nam w międzyczasie na tym. Proszę, Tomku. Tak sobie myślę teraz o tym, o czym powiedziałaś. Co wspominam ze szkoły podstawowej? Mhm. Ja chodziłem do dwóch szkół podstawowych. Do takiej normalnej i oprócz tego jeszcze do muzycznej. I chyba bardziej miło wspominał tą drugą, tą muzyczną. No bo to pasja była, wiesz, to była pasja. Tam chodziłeś z pasji, a tutaj z obowiązku. Ja wiem, czy z pasji. Mama mi kazała grać na skrzypcach, a ja nie ja wolałem na gitarze grać, więc to też tak było trochę na siłę wpychane. Ale tak, pamiętam, szkoła muzyczna była takim fajniejszym wspomnieniem niż ta zwykła szkoła, bo w tej zwykłej szkole to właśnie ta moja podświadomość chyba walczyła z tym systemem nauczania i tak dalej, się sprzeciwiała z temu, więc... Tutaj Emilka Wysołowska napisała, nie wspominam dobrze, nauczyciele mieli swoich pupilków, bili linijką po rączkach, wskaźnikiem, linijką, kazali klęczeć na grochu i jeszcze do góry ręce. Wiecie co, to Auschwitz. Jak ja dziś sobie wspomnę, to aż, ale jeszcze mama, wiesz, pani ma rację. Pani jak tak robi, ma rację. Może nie wszyscy rodzice, wiesz, każdy miał inną świadomość. Ale jak ja poskarżyłam się, to mama moja mówiła, że pani ma rację, bo to ja jestem niegrzeczna. My mieliśmy, teraz mi się właśnie ta sytuacja przypomniała, że mieliśmy takiego dyrektora w szkole podstawowej, który ściągał pas i jak na korytarz wychodził, to wszyscy się go bali jak ognia. Wszyscy stawali w szeregu pod ścianą. No i zobacz, jakie to okropne, Tomasz. I to czasami zapominamy o takich sytuacjach, które, wiesz, które wtedy w szkole były normalne. Pani powiedziała, mama przytaknęła, tak, pani ma rację, bo ty tam zawsze, bo ty wiecznie. I rośniesz latami z tymi naklejkami. Tych naklejek jest bardzo dużo, przynajmniej było u mnie. Z tym terroryzmem takim tych nauczycieli. Czasy były. To były czasy właśnie takie dziwne strasznie. Zresztą dzisiaj są jeszcze dziwniejsze, ale jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, to... Ja przeczytam, co Ania napisała, Iwanka napisała. Do mnie też coś miała nauczycielka wychowawczyni w pierwszej klasie podstawówki. Ania napisała, dla mnie nauczycielka... Reklama zaczęła bić, bo nerwy jej puściły. Też nie wypowiadam, bo kazali klęczeć, albo linijka biła, albo ja nie dawałam
bo zabierałam plecak i wychodziłam. No to jeszcze miałaś to szczęście, że mogłaś wyjść. Widzisz, jednak tych tematów, które ja poruszyłam, ludzie odważyli się poruszyć. To są te traumy. To możecie ukochać. Tragedii z tego nie robić. To nie chodzi o to, żeby teraz kogoś obwiniać i tak dalej, ale żeby zobaczyć, dlaczego czasami jest smutno. Bo wiesz, do mnie przychodzi ten smutek, to sprawdzam, co on mi pokazuje. Najczęściej to jest dzieciństwo. Najczęściej to jest po prostu dzieciństwo. Orion pisze, teraz raz zarobiłem dziennikiem przy tablicy. No widzisz, no jednak to są te rozterki, bo sięgamy, zobacz, do rozwoju, ale zobacz, co jest przed. Ile ci ludzie muszą pracy włożyć, żeby się z tym pożegnać. Stoi dziecko przy tablicy i obrywa dziennikiem. Znienacka, to jest szok, nie? Bo to znienacka wszystko jest konfliktem według germańskiej na przykład. I w tej chwili jest inaczej. I teraz mówią tak, kiedyś to nauczyciele przynajmniej trzymali porządek. Teraz to te dzieci rozwydrzone, nie. Teraz to nauczyciel dziennikiem obrywa. O, to świat staje na głowie, ci powiem. No jest. I teraz tak, jak znaleźć w tym wszystkim, bo to takie namiastki każdy tu powiedział, ja powiedziałam, powiedz, jak teraz z tego się wydostać? Bo zobacz, większość tych ludzi miała te trudne traumy. Mało tego, do których się przyzwyczaiła, bo pani miała rację. Miał pan ksiądz, pan nauczyciel, pan lekarz, to były autorytety. I to dziecko nie miało w zasadzie, nie mówię, że wszędzie, ale nie miały nic do powiedzenia. Jeszcze w domu ja dostałam, jak poskarżyłam. Ja nie wiem, Zosiu, czy jest w ogóle jakieś takie lekarstwo, taka przysłowiowa pigułka, dzięki której każdy zrozumie, o co chodzi i tak naprawdę co się dzieje. Ja mogę tylko przedstawić swój punkt widzenia. Przyszedł taki etap w moim życiu, że ja w momencie, kiedy ja zorientowałem się, że są te dwie świadomości u ludzi, że ja zrozumiałem, że tak naprawdę to ci ludzie, którzy coś tam kiedyś wyrządzili mi przykrego czy coś takiego, to tak naprawdę to nie były te istoty, tylko to było ich ego, które tak zrobiło. Te właśnie, ta świadomość fizyczna była źródłem tego, że tak się zadziało. I to już kiedyś ci mówiłem o tym, że ja przestałem postrzegać ludzi jako istota fizyczna, tylko ja już postrzegam ludzi z tego innego punktu postrzegania. Dobra. Istoty boskie. Dobra, Tomasz, to ty już jesteś na takim etapie, ale my zaczynamy tutaj rozmawiać z ludźmi, nie wiadomo, co z tego wyjdzie, prawda? Kawałek drogi przebyłeś. Ja też kawałek drogi przebyłam, ale wielu z nich jest w tym punkcie. I co by, jakby im, wiesz, jaką iskierką pomóc? Wiesz, o co chodzi? Tak na przykład co? No to jest ukochać. Ja myślę, że to nie ma jakiejś uniwersalnej iskierki. To trzeba by było z każdym osobno porozmawiać i spróbować. Ale jakąś taką uniwersalną właśnie, żeby ona pasowała, bo jest taka, która pasuje do każdego. Ja wiem, że każdy jest indywidualny, ale żeby wystartować, co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim zrozumieć, kim my jesteśmy. Bo z poziomu tego fizycznego my nie zrozumiemy tych traum nigdy. One zawsze będą traumami. Dopóki my nie zrozumiemy tego, kim my naprawdę jesteśmy i jaki jest powód tego, że my tutaj jesteśmy, to dopiero my wtedy zrozumiemy to, i uwolnimy się od tych traumatycznych przeżyć.
No, ale to jest wszystko, to jest wszystko związane z tym własnym rozwojem. Dobrze, tylko ja cały czas dążę do tego, żeby, bo tak jak ludzie tu piszą swoje, nie? I czuję tych ludzi. Więc mi chodzi o to, żeby, wiesz, z tego właśnie poziomu materii, jak się wybić schodek wyżej, żeby trochę myśleć inaczej. Wiesz, o co mi chodzi? Żeby, no i jeden schodek na przykład, jest to 10 no to schodków. Pierwszy taki schodek, no to jest rozpoczęcie tego procesu rozwoju swojej świadomości. To trzeba pracować nad samym sobą, trzeba czytać książki i słuchać. No dzisiaj to kanały są w internecie. Trzeba pracować, to też tego nikt nam nie podaruje. To jest nasza ciężka praca, nasz rozwój własnej świadomości. To tutaj nie ma czegoś takiego, że my powiemy, tutaj przedstawimy jakąś tą uniwersalną iskierkę, która uzdrowi wszystkich. Nie, to tak nie działa. Największy problem jest w tym, że tutaj nikt nas nie uzdrowi, dopóki sami siebie nie uzdrowimy. To jakbyś nie starała się, jakbyś nie kombinowała, jakbyś nie wymyślała, ile byś tych cudownych iskierek nie wymyśliła, jeżeli ktoś sam nie zadziała w tym kierunku, to się będzie tylko odbijało od takiej istoty. Czyli to jest cały czas rozterka. Tak. Poradzenie sobie z tymi jak wyjść z pół zerówki do następnej na przykład klasy, jak przebrnąć przez to, bo wiesz, nie wiem jakie ty masz oczekiwania, nie mam konkretnych oczekiwań, ale jakoś tak teraz mi płynie, bo to przypadków nie ma, wiesz, że jesteśmy większość jednak pokoleniem bardzo pokaleczonym. Jak pomóc tym ludziom zrozumieć, że oni są odpowiedzialni za swoje życie? Bo wiesz, nie bardzo można to przyjąć, Tomasz. Jak jesteś obolały i pamiętasz tej nauczycielce czy nauczycielowej, ja tak się czepiam tej nauczycielki, ale mogą być to rodzice, mogą być to później jeszcze ktoś inny, pracodawcy, wiesz o co chodzi. To są etapy nasze, nie? Ale tak jak wyjść z tego punktu zero, nazwijmy to tak, kiedy nie wiesz, że to jest materia, nie wiesz, co to jest rozwój, urodziłeś się, gdzieś tam się bawisz, lata mijają, powiedzmy idziesz do szkoły średniej, nie? To już jesteś taki trochę dorosły, nazwijmy to tak, nie? Więc przeszedłeś te wszystkie rzeczy i przychodzisz do tej szkoły i jak pamiętasz swoją szkołę? Jaki był dla ciebie klik? Czy już wtedy był jakiś klik? Nie, absolutnie nie. Ja byłem nieświadomy do, ja wiem, 40 roku życia. To nie było tak, że ja miałem jakiś klik. Nie, ja byłem w takiej samej nieświadomości żyłem jak 99% ludzi na tej planecie. To nie jest takie, to wiesz, no to nie jest takie hop-siup, jaki był ten klik. Poradzenie sobie z traumami to jest, to tylko i wyłącznie się wydarzy w momencie, kiedy my zaczniemy się uwalniać z tej fizycznej istoty, którą byliśmy przekonani, że my tak naprawdę jesteśmy. To dopiero wtedy te traumy zaczną puszczać. Bo dopiero wtedy zrozumiemy, kim jesteśmy i co tak naprawdę się dzieje. Tak samo mówisz, że wszyscy mamy te takie niefajne doświadczenia i tak dalej, bo my tu Zosia po to przyszliśmy. My po to jesteśmy w tej przestrzeni, żeby tego doświadczyć. A to, czy my, będąc jeszcze w tej przestrzeni, się z tego przebudzimy, czy nie, to zależy już tylko od naszej wolnej woli. I o to mi chodziło, Tomasz, żebyśmy, każdy z nas, ty, ja powiedział, że to nie było tak high life. O to mi chodziło właśnie.
bo ludzie gdzieś tam zaczną słuchać z osłuchu czy coś, a tam dobrze gadasz, świadomy, mądry już, świadomość już, to to. O to mi właśnie chodziło, żeby pokazać ludziom, że to nie było od razu tak lekko, że też mieliśmy swoje potyczki, każdy miał inne, każdy ma inną i wy też, bo piszecie dużo. Jesteśmy tego pokolenia dzieci, gdzie no nie było za wesoło w szkole, ja tym bardziej. Więc wiesz, o to chodzi, żeby pokazać, że nawet jak ci trudno było, nawet jak cię gdzieś tam prześladowali, można z tego wyjść. O to mi chodziło. Że nie od razu byliśmy cacy, nie od razu wszystko było, ale długa droga pracy nad sobą, jak mówimy, ale praca nad rozszerzaniem swojej świadomości tak, nie to jest była podstawa. Dla nich. Tak, tak, ale mi chodziło o to, żeby ludzie zrozumieli, nie była łatwa ani dla ciebie, ani dla mnie, żeby oni się zniechęcali, nie zniechęcali, że jak się biorą nie, to, za coś, tam nie, gdzie tam on gada tak tylko, dobrze mu gadać tyle lat i tak dalej, bo ja się z tym spotykałam, jej tak dobrze usiąść w tym okienku i gada. No właśnie, tutaj w Biedronce tej świadomości nie kupimy, to jest ciężka praca nasza i tylko i wyłącznie nasza, też nam nikt tego nie ofiaruje za darmo, to jest właśnie to. Tak, czy uważasz, że przez mieć jakiegoś, ja nazywam to towarzysza, inspiratora przez jakiś czas, jest dobrze? Czyli człowieka, który jest przyjazny dla ciebie, nie że cię prowadzi za ciebie, ale inspiruje cię, czyli ci towarzyszy ci w tej drodze. To zawsze tak, ja mi się wydaje, że to każdemu się w życiu przytrafia, taka osoba, która nam pokazuje ten kierunek, w którym to możemy odkryć samych siebie tak naprawdę. Tak, ja uważam, że takie istoty są bardzo istotne, ale też nie możemy wpaść w taką pułapkę, że tego naśladowania. Tak, żebyśmy tak. nie naśladowali kogoś, tylko żebyśmy byli sobą i to w każdej chwili. Bo nie wiem, czy pamiętasz, pytałaś się mnie, czy ja już wpadłem w tą pułapkę New Age'owskiego trendu kochania wszystkich naokoło i tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie, bo ja już zanim to się wszystko wydarzyło, już wiedziałem, że ja nie chcę, ja chcę odzyskać siebie i dlatego tak. nie chcę nikogo naśladować. Chcę iść swoją drogą i słuchać siebie przede wszystkim. Tak samo jest zapoznawanie się z tą informacją. To też nie jest tak, że przypuśćmy, odnajdziemy jakąś książkę, która z nami zarezonuje i wszystkie książki tego autora to już jest to. I my się twardo czepiamy tej treści z tych wszystkich książek. Tyle jest potrzeba czasem. I uznajemy to wszystko za tą naszą prawdę i już wydaje nam się, że my już tu jesteśmy nie wiadomo na jakim etapie, a tak naprawdę to my jesteśmy na samym początku, na drugim etapie, w którym osiągnęliśmy tylko i wyłącznie wiedzę. I też właśnie trzeba być ostrożnym. Ja sobie obrałem taką metodę i ta metoda się sprawdza. Jeżeli poszukuję jakiejś informacji i potrzebuję się utwierdzić w tej informacji, czy to jest rezonuje ze mną, czy nie, szukam innych źródeł odnośnie tej samej informacji. W przypadku książek u mnie tak było, że szukałem sobie jakiejś tam informacji i znajdowałem autora książki, którą to opisuje i nie opierałem się, już to po przeczytaniu, broń Boże, nie opierałem się, że to jest ta prawda taka moja już, tylko szukałem innego autora, który odnośnie tej samej informacji napisał treść i najlepiej jeszcze by było, jakby wydanie pomiędzy tymi książkami różniło kilka dekad. W ten sposób upewniałem się, że informacja dana nie pochodzi z tego samego źródła. Czyli... A powiedz mi tak, a nie kierowałeś się wewnętrzną mądrością, tylko książkami, bo ja na przykład przyszedł moment, że nie mogę czytać.
po prostu, rozumiesz, nie mogę czytać. Ja twoją książkę przeczytałam kawałek i mi się więcej nie mieści. Przyszedł w moim życiu taki moment, bo ja nawet na YouTube, wiesz, mało co obejrzę, gdzieś tam kawałek. I ja nie wiem, czy to normalne, ale dla mnie tak. Ja już nie mieszczę. Ja w swoim życiu naprawdę się naczytałam dużo książek. Ja je chłonęłam. Wiesz, jak to łykasz, jak pelikan. To. I zrobiło się u mnie tak, że się nie mieści, ale zrobił się ten kanał łączności z mądrością wewnętrzną. I że ja nie muszę porównywać, wiesz, o co chodzi, gdzieś tam przeczytać antyto, jakby to powiedzieć, ja wiem, Tomek, że to jest to. Nie wiem, czy ty tak masz, jak masz tu, że wiesz, nie wiesz skąd wiesz, ale wiesz, że to jest to. Tak. Czy masz takie coś? My mamy nieustanne połączenie ze źródłem informacji wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. To całe pole informacyjne, jakie jest, to jest wszystko w naszym zasięgu. Tylko skoro my mamy dostęp do informacji wszystkiego, to po co my tutaj jesteśmy? To jest to, co nas powiedziałem wcześniej. Posłuchaj, ale ten dostęp to nie jest tak, że ja otworzę stronę, rozumiesz, i przeczytam i wiem. Ja nie wiem, co do mnie przyjdzie, ja nie wiem, kiedy do mnie przyjdzie, ja tego nie wiem, bo tak jak mówiłam, siadamy, robimy audycję, czy inną rozmowę, czy ja siadam sama, ja nie wiem, co do, o to mi chodzi, że ja nie wiem, co do mnie przypłynie i to traktuję jako mądrość, skąd wiesz, nie wiem, wiem, płynie, idzie. Czy ty coś takiego masz, rozumiesz? Czy każdy ma inaczej, oczywiście, z tym się zgodzę, nie? Ja tak mam, jak przyszedł ten moment, że trzeba odrzucać tego, co napchałam, jak nie wiem co i nie wiem po co, było to potrzebne oczywiście, żartuję, ale teraz trzeba to wyciągać. Przyszedł i sięgać czas, do tej mądrości. Przyszedł czas na uporządkowanie informacji, którą żeśmy poznali. Tak, wiem o czym mówisz, Zosiu. Tak mam. Ja w swojej książce to opisałem, że mam ten dostęp. Ja jeszcze nie doszło. Mam to połączenie z tym polem informacyjnym. Czy jestem w stanie panować nad rodzajem informacji? I tak, już się tego nauczyłem. Wiem, jak wchodzić w danym momencie i w odpowiednie, konkretne pole informacyjne i czytać je. To się nie dzieje tak po prostu, ja muszę się do tego przygotować i tak dalej, aczkolwiek nieustannie od przestrzeni też dostaję odpowiedzi na pewne pytania, które przychodzą tak po prostu w postaci świadomości jakiejś tam czegoś natychmiast. I to nie jest coś niezwykłego, to każdy z nas to potrafi, tylko nie każdy z nas na to zwraca uwagę. No dobrze, to mówisz, że to sortujesz jeszcze, bo ja jak siadam i mówię, to ja tego nie sortuję, bo to mi samo płynie. To płynie jedno za drugim. Ja nawet nie mam chwili czasu, żeby się zastanowić, co ja powiedziałam, bo widzisz, jak ja mówię, to płynie. To nie jest tak, bo to nie jest przekaz, tak jak sobie ludzie wyobrażają, że my słyszymy w głowie jakiś głos, który konkretne nie to pytania, to po prostu to spływa natychmiast w postaci ogromnego pakietu informacyjnego. I ja wiem, to jest u ciebie, Zosiu, jest na 100% tak, że ty nawet to schodzi do ciebie i ty nawet nie nadążasz mówić o tym. Tak, bo tego to jest tak ogromny pakiet informacji, że nie nadążasz tego przekazać językiem mowy. Tak. Doskonale. Dlatego rozumiem. Mówię, nie mam, ja tego przynajmniej nie sortuję. Wiesz, ty poruszasz się może w innych przestrzeniach, masz inne zadania, rozumiesz zresztą. To jest ta sama, Zosiu, przestrzeń. To jest ta sama przestrzeń, tylko to jest... Dlaczego ja tego nie sortuję? Mi to płynie i już. Tak, to tobie płynie i ty się poddajesz temu.
bo ja się nauczyłem. A ty analizujesz właśnie, jeszcze coś. Nie, tak? Ja się nauczyłem kontroli tych kontrolować swoje procesy myślowe, które tak niechcący nam to zakłócają, porządkowanie tego i tak dalej. Potrafię się już udać w konkretne miejsce po konkretną informację. A w ten sposób, bo ja myślałam, że tutaj nie pozwalam. Nie pozwalam sobie na rozpraszanie siebie tym takim ogromem tej informacji, która spływa. Tak samo podczas ja przeprowadziłem z przyjacielem moim, zrobiliśmy regresję hipnotyczną na mnie, bo chciałem się dowiedzieć pewnych rzeczy i wchodząc na tą przestrzeń, ja w konkretną przestrzeń już wiedziałem, że idę i po konkretną informację. Nie traciłem czasu na rozpoznawanie czegoś, na uczenie się, tylko od razu już wiedziałem konkretnie, gdzie idę i po jaką informację. I tam szukasz rozwiązania. I to się udało bezbłędnie. Także to właśnie umiejętność zapanowania nad swoimi procesami myślowymi, to bardzo dużo daje, bo to one 90% wszystkiego zakłócają nam. No dobra, powiedz mi tak, czy różnica, bo jest różnica między mężczyzną a kobietą w myśleniu, kobieta jest emocjonalna, mężczyzna bardziej, wiesz, umysłem i tak dalej. Czy jeżeli ja nie muszę tego jakby weryfikować, rozumiesz, idzie i już, to czy to jest słowo właściwe, złe, ale wiesz, o co mi chodzi, czy jest to tak, twoim zdaniem, że możemy się różnić i różnie doświadczać, bo ja mam tak i ja nie muszę tego weryfikować, rozumiem, gdzieś tam szukać albo udawać się do pewnej przestrzeni, może dlatego, że mi to jeszcze nie jest potrzebne. Rozumiem, ja nie tylko uważam, że my się możemy różnić, ale ja uważam, że my się musimy różnić, bo gdyby nie te różnice, to nie mielibyśmy powodu tutaj się pojawiania. My jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczyć, ja to postrzegam w taki sposób, że przykładowo, czy to jesteś ty, czy którakolwiek istota na całym świecie, to są tylko i wyłącznie inne wersje mnie. I ja patrzę już na to wszystko, tak samo zapytałaś się, czy ja uważam, że są różnice myślenia pomiędzy kobietą a mężczyzną. Ja już nie postrzegam tych różnic między płciami, że to jest kobieta, mężczyzna. Dla mnie to wszystko to są istoty boskie. Aha, dla ciebie wszystko to już jest świadomość. Tak, a bo nie, a ona nie ma płci i tak dalej, tak? Tak. Ja nie postrzegam istot już jako istota fizyczna. Już z tego innego punktu postrzegam ludzi. Ale to, że my jesteśmy... 3D. Tak, oczywiście i fantastycznie. Wiesz, że są mężczyźni, kobiety, oni myślą inaczej. Tak, oczywiście, dziewczyny mi się podobają jesteś... dalej. czy ty jesteś dalej w tym stanie świadomości tej wyższej, nazwijmy to tak? Jeżeli jestem tutaj jako istota fizyczna? Jestem, ale zupełnie inaczej to doświadczam. Aha. Ja w tej chwili się tą świadomością, tą fizycznością, zupełnie inaczej to postrzegam, bo ja się tą fizycznością cieszę. Cieszę się dotykiem, cieszę się smakiem, cieszę się zapachem, cieszę się tym, co widzę. Zupełnie inaczej to postrzegam i to jest po prostu, no, w innym świecie jestem w tej chwili niż byłem 20 lat temu. No ale ty możesz sobie wędrować do 5D i wracać do 3D? Świadomością, częstotliwością. Nasza świadomość jest zresztą nieograniczona. Jedyne, co ją ogranicza, to nasz umysł. Czy ja jestem w stanie na przykład doświadczać OB, opuszczać swoje ciało i wędrować? Oczywiście, że tak. Każdy nas to robi każdej nocy. Tylko, no to, robimy, to nieświadomie robi, tak. Chyba że świadomie. No nieświadomie. Czy robimy tak, to, bo dusza nie śpi z nami, ona idzie do świata duszy, tak, albo porządkuje. To jest właśnie, budzę to się jest... nieraz zmęczona, to wiem, że ona porządkowała coś. Tak. Wiesz. To jest różnica właśnie w tym, czy my nauczymy się postrzegać świadomie to wszystko, co nas otacza, czy jesteśmy dalej w nieświadomości. Jak myślisz, ile nam jeszcze to zabierze, żeby, wiesz, podnieść ten poziom świadomości i żeby było globalnie? Nas
więcej, tak. Pytasz przynajmniej się Polska, o globalnie? już globalnie nie mówię, o globalnie, no powiedzmy ale to, Polska. Tutaj nie ma, czy to Polska, czy to Anglia, czy ja to wiem, czy ja to wiem, Ameryka, ja wiem, to ale wszystko... powiedzmy, że na razie zamknijmy się na naszym podwórku, bo tego doświadczamy. Oczywiście, że podróżujemy i tak dalej, ale że nas interesuje ta nasza Polska. Bo ja widzę coraz więcej ludzi przebudzonych na różnym poziomie, ale Polska idzie bardzo szybko, Tomasz, w moim poczuciu. Właśnie, ja jestem poza Polską. No tak, ale możesz popatrzeć sobie na Polskę. Przez tak, nas. Tak, ale również mam szerszy ten punkt postrzegania na Polskę. I... Aha, bo jesteś poza, z dystansu jest łatwiej. Mhm. Jeszcze jeden plus tego, że tutaj jestem, gdzie jestem, jest tego, że jest dużo więcej krajów tych anglojęzycznych i dużo więcej ludzi tych anglojęzycznych jest na świecie, niż które się posługują językiem polskim. I albo ja mam niemieckim. Przez to mam dostęp do dużo szerszej informacji. Bo ja nie tylko słucham ludzi z Anglii, nie tylko słucham ludzi z Ameryki, ale słucham ludzi z Australii, z Afryki Południowej i z innych krajów, których się posługują językiem angielskim. I mam dostęp do dużo szerszej informacji niż tak. Ludzie, którzy się posługują językiem polskim. I to jest bogactwo, bo ja się uczyłam angielskiego metodą Kalana, czy Stage, ale jak wyjechałam do Niemiec, zaczęłam się uczyć niemieckiego. Żeby mi się to nie mieszało, wiesz, to po prostu zaprzestałam języka angielskiego. I... Ale chodzi mi właśnie, Zosiu, o to, że globalnie na całej naszej planecie jest dużo więcej osób, które się posługują językiem angielskim. Tak, oczywiście, bo ja wiem, przez że jak to, i przez to jest, ja mam dostęp i wszyscy do większej ilości informacji. Do większej ilości ludzi. Do większej ilości różnego punktu postrzegania. Do różnego ilości, kraju, ale anglojęzycznego i tak dalej. Do dużo większej ilości kanałów rozwojowych i tak dalej, i tak no dalej. Tak, I to się wiąże z zupełnie innym, szerszym postrzeganiem. Czy Polska, no czy w Polsce taka, czy Polska taka jest wyjątkowa i tak dużo ludzi się budzi? Obawiam się, że nie. W moim poczuciu budzi się, wiesz? Budzą się ludzie, oczywiście, tak, bardzo dużo ludzi. I to dużo w stosunku do tego, co było, to jest to, chociażby jak robiłam ja ten event, byłam tam, wiesz, i widzę tych ludzi jest coraz więcej, na różnym poziomie, tak jak mówiłam. Powiedz mi, Zosieńko kochana, ile ludzi było u AI? U AI nie wiem, bo to było, wiesz, to było pole, i tam sceny i tak dalej, bo u mnie był Ibis, sala, a wiesz, powiedz mi w Polsce takie największe takie zgrupowanie tych ludzi niby świadomych, ile tam istot było? Największy event, o jakim słyszałaś? Wiesz co, nie wiem ile największy, ale słynie najwięcej z tego, bo był pierwszy. I z telewizją, i z Harmonią Kosmosu Janusz Zagórski. Mhm. Więc myślę, że najwięcej ludzi było na Harmonii Kosmosu. Byłam tam dwa razy, raz pod Ślężą, raz w Storzymiu. Mhm. I tam przyjeżdżają inni ludzie. Tam byli ale również tak, ludzie. Tak. Dużo tych ludzi tam było? Tak, tam było. Jak ja byłam w Parlamencie Wolnych Ludzi, w tym Krajowej Radzie Koordynacyjnej i no jakby w pewnym sensie musieliśmy, wiesz, moralnie być sobota, niedziela, to były nasze dni, zajmować te sceny, to tam było parę tysięcy ludzi. Parę tysięcy. Ja tam bardzo odchorowałam, bo ja byłam tam w tej przyczepie i ja byłam cały czas w tym polu energii. Rozumiem, spałam na polu tym dla kamperów i to, nie da się opisać, jak ja to odchorowałam i byłam u AI. U AI była, tam byli ludzie z alkoholem też na Harmonii Kosmosu. No ale mi chodzi, chodzi mi ogólnie, że taki event w Polsce gromadzi około
kilka tysięcy ludzi, czyli powiedzmy. Ale czy świadomych na ile, to nie wiem. 5-6 tysięcy ludzi, no, czy więcej? 4-5 więcej, nie. Wtedy 4-5 było. Tysięcy, nie wiem, no. Teraz było chyba mniej, bo tam mniejsze było. Właśnie, i zobacz, w Polsce jest 30 milionów ludzi, powiedzmy, czy tam 40. Ale muszę ci powiedzieć, że w tym samym czasie są inne eventy. Tak jak był mój, to tam był inny. Dwa tygodnie, bo mnie był Janusz, wiesz, festiwal Jestem Wdzięczności, Lado Deja teraz jest, teraz festiwal Beatki Sochy, wiesz, tych festiwali zrobiło się bardzo dużo, tylko no, różni ludzie są, jak byłam u Ai na tym Iskrowniku, to czuć było, że były energie jednak inne niż jak byłam na Harmonii Kosmosu. Tam była większa mieszanina ludzi. Podobne przyciąga podobne, a ja z Johnem Veto organizowali właśnie ten Iskrownik i tam było już trochę inaczej, nie? I zobacz teraz różnicę. W Polsce powiedzmy 10 tysięcy osób jest w stanie zgromadzić się na takim evencie. Powiedzmy, taka optymistyczna wersja. A przykładowo w anglojęzycznym kraju, ja znam takie grupy istot tych świadomych przebudzonych, gdzie oni się spotykają w ilości 250-350 tysięcy osób. Dobrze, Tomasz, przepraszam, ale ty liczysz, że oni się raz tam spotkają, patrząc, że u nas kilka w jeden weekend jest. Jakby tak razem policzył, bo bardzo dużo przybyło. Aż nazwy nie wiem, tak migają mi na tym Facebooku. Chodzi o to, rozumiem, że jakby zebrał tych wszystkich, no to ich byłoby bardzo dużo. To byłoby bardzo dużo. 2-3 w jednym terminie się na przykład pokrywają, po kilka tysięcy, bo jak jest na takim polu. No to powiedzmy, tak, zaokrąglimy do 30 tysięcy. No, a 30 tysięcy, a 300 tysięcy. No oczywiście, tylko że ja. Również wiesz, no musimy też brać pod uwagę populację, nie? No tutaj jest 60 milionów. Populacja, tak, i że nie jest wcale tak łatwo tutaj zmienić ludziom świadomość, bo wiesz, są kraje, których nie skrzywdził tak pewne instytucje religijne, jak skrzywdziło i wykrzywiło nas, bo tak, mieli gdzieś tam to inne. Widzisz, no dzięki temu, że nas bardziej skrzywdzili, to Polacy może i się szybciej pobudzą. Piękne doświadczenie mamy przez to. No. Także. Zawsze zobaczymy pozytywne. Kochani, jak wam się podobała nasza audycja, żeśmy półtora godziny z Tomaszem rozmawiali. Jak się wam podobało? Napiszcie mi, czy chcecie więcej, czy chcecie jakieś tematy, bo tam Tomasz zaproponował kilka innych. Jak się czujecie tutaj? My byśmy chcieli, żebyście wy więcej zadawali pytań albo więcej wchodzili z nami w interakcję, nie? Bo wy się witacie i to jest fajne, nie? Bo jesteśmy taką rodziną. Orion pisze, jest milutko jak zawsze. Jak zawsze jesteście, super, cieszę się bardzo. Napiszcie może, jaki wy chcecie kolejny temat, żebyśmy my wam poruszyli, bo jak widzicie, Tomasz ma trochę inny pogląd, ja mam inny pogląd i tym się dzielimy, żebyście wy też znaleźli kawałek swojego i nie myśleli, że jesteście jacyś dziwacy, tylko że można się zmienić, że można to zrobić, to czy to zrobić i pójść swoją własną drogą. My tylko postanowiliśmy być takie latareczki, żeby wam tam trochę tą drogę, prawda, oświecić. Także dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, Tomasz. Dziękuję wam, kochani, za dzisiejsze to spotkanie i napiszcie, czy wam się podobało, czy chcielibyście jeszcze i jak co zmienić, co unowocześnić, bo my spróbujemy wejść z wami w windę, żeby to było wspólne nasze, nie tylko, że Zosia z tamtym sobie tralalala i wszystko. Co byście chcieli jeszcze? Dziękuję bardzo i do następnego razu.
Dziękuję, kochani. Dziękuję, Zosieńko, jeszcze raz.